Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj odwiedziła nas Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami. Witam serdecznie pani dyrektor. Dzień dobry. I cóż, myślę, że mieszkańcy Sobięcina są bardzo zainteresowani, co też się dzieje w tym remontowanym pięknie budynku, w którym, jak już wróble ćwierkają, ma być kolejna biblioteka i to rzeczywiście tak będzie, ale proszę nam przybliżyć parę szczegółów na temat funkcjonowania tej placówki. Co tam będzie, dla kogo, kto będzie mógł korzystać? Faktycznie, wróble ćwierkają, że termin otwarcia tej biblioteki zbliża się już wielkimi krokami. Bardzo nas cieszy, że w takiej dzielnicy jak Sobięcin będziemy mieć możliwość uruchomienia nowej placówki, kolejnej nowej filii po Bo wyremontowanej. tam była, ale skromna, prawda? Tam biblioteka swego czasu była podzielona przede wszystkim na dwie placówki. Dla dorosłych funkcjonowała w dawnej szkole, Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, a dla dzieci była częścią szkoły tej podstawowej numer 17. W tej chwili będzie to nasza placówka w odrębnym zupełnie pomieszczeniu, łącząca właśnie funkcje biblioteki dla dorosłych i dla dzieci, zupełnie odnowiona w nowej aranżacji, przypominająca biblioteki na Piaskowej Górze i na Podzamczu, ponieważ tej stylistyki Właśnie chcemy miałam się zapytać, trzymać. czy to będzie kontynuowane, Tak. bo te biblioteki na Podzamczu i na Piaskowej Górze bardzo są piękne i, no, i gęsto uczęszczane, jak widzę. Tak, i taka aranżacja sprawdza nam się bardzo. Jest to inna przestrzeń, to są jasne, piękne wnętrza, nowe regały, nowe meble. To przyciąga również nowych czytelników. Na Sobięcinie naprawdę czytelnicy nasi wyczekali się na tą bibliotekę, ponieważ dość długo mieliśmy nieczynną placówkę ze względu na to, że działająca wcześniej w szkole numer 17 nasza filia musiała zostać unieruchomiona na ten czas, kiedy tam tworzono oddział przedszkolny, a my musieliśmy poczekać właśnie na to, co w tej chwili będziemy otwierać. No Mam to wielka nadzieję. niedogodność dla, no są ludzie, którzy po prostu czytają stale i dla nich brak biblioteki to była na pewno duża niedogodność, Tak. ale będzie nagroda. Teraz. Będzie nagroda. Niedogodność była przede wszystkim dla osób dorosłych. Zachęcaliśmy do zapisania się do biblioteki centralnej, ale rozumiemy, że odległość, dojazd, no nie No każdemu wiadomo, trzeba pasuje. było jechać autobusem, tak. Tak, natomiast ta niedogodność będzie wynagrodzona nową placówką. Mam nadzieję, że z atrakcyjną ofertą, ponieważ przewidujemy tam, tak jak w innych naszych nowo otwieranych bibliotekach, już nie tylko zbiór książek, które no do tej pory oczywiście najważniejsze zbiory biblioteczne, ale także zakup filmów, audiobooków, zbiorów muzycznych i tak jak w nowych naszych placówkach, także na Sobięcinie taka oferta będzie dla wszystkich czytelników. Pani dyrektor, ja tak obserwuję, korzystając z bibliotek w Wałbrzychu, że właściwie prawie we wszystkich są stoiska komputerowe, gdzie można sobie usiąść, jeżeli ktoś ma potrzebę, skorzystać z internetu, coś tam sobie posprawdzać, poczytać. Czy na Sobięcinie to jest to również przewidziane? Tak, oczywiście. Będzie tam również, nie chcemy tego nazywać czytelnią, ale takie miejsce multimedialne właśnie z dostępem do internetu, oczywiście bezpłatnym. Będzie tam kilka stanowisk, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, i dorośli, i oczywiście dzieci pod nadzorem. Ale będzie to właśnie takie miejsce, które mamy w innych bibliotekach sprawdzone. Jest taka potrzeba, mimo że wydaje się, że wszyscy mają internet i wszyscy mogą z niego korzystać w domu, okazuje się, że jednak naszych użytkowników jest sporo i takie miejsce na Sobięcinie również będzie zawsze są zagwarantowane. wykorzystane z tego, co widzę. Zawsze ktoś siedzi, a przy Tak. tym wydaje mi się, że właśnie takie miejsce, gdzie po prostu można sobie usiąść, przeczytać czasopisma, przejrzeć książki, które się ewentualnie chce wypożyczyć, to jest chyba bardzo korzystne dla, po prostu dla czytelnika. To jest taka bardzo fajna propozycja moim zdaniem. Tak, jest to łączenie właściwie w jednym Że nie miejscu. tylko przychodzimy, bierzemy książkę, wychodzimy, ale sobie spędzamy czas miło. Tak, właśnie taki jest jak gdyby taka idea i taki zamysł tworzenia właściwie bibliotek już w tej chwili w Polsce i na świecie, żeby to było miejsce nie tylko wypożyczania zbiorów, ale właśnie dostępu do internetu, do nowych mediów, ale też żeby to było miejsce spotkań, żeby to była też taka przestrzeń, w której po prostu mieszkańcy chętnie się spotkają przy różnych okazjach. I tak tworzone filie w Wałbrzychu spełniają te warunki. Biblioteka na Sobięcinie również będzie miała dodatkową salę, bo na to pozwala przestrzeń na spotkania. Na pewno będzie to mniejsza przestrzeń niż jest na przykład na Podzamczu. Niemniej jednak takie spotkania autorskie dostosowana do liczby mieszkańców dostosowana, dzielnicy. tak, także też się nam to uda
udało zaaranżować. I oczywiście też będzie miejsce, tak zwana czytelnia czasopism. To takie bardziej klubowe miejsce z fotelami, gdzie właśnie można przyjść, poczytać tą codzienną gazetę, posiedzieć i miło spędzić czas w bibliotece. Także te wszystkie standardy na Sowięcinie też będą utrzymane. Jasne, to bardzo brzmi obiecująco. Czy w tej chwili możemy już powiedzieć o jakichś terminach? Bo zapewne będzie przecięcie wstęgi, myślę, bo to ważna Tak. placówka. Czy już wiadomo, kiedy to nastąpi? Chciałam powiedzieć, że no my też bardzo mocno już czekamy na tą filię. Jak Państwo wiedzą, tam w tym obiekcie odbywa się jeszcze inna inwestycja, czy inne inwestycje. Na pierwszym piętrze będzie siedziba RWS-u i te pomieszczenia również będą, już są remontowane, wyżej będą, są zaplanowane mieszkania, będą to mieszkania dla rodzin, które tam zamieszkają właśnie w dzielnicy Sobięcin. I cały ten budynek zostanie oddany etapowo. Pierwszym etapem jest właśnie biblioteka i mamy nadzieję, że przełom roku to już będzie ten moment, kiedy będziemy mogli zaprosić naszych czytelników. Elewacja tego budynku od tej części frontowej, gdzie już będzie wejście dla naszych czytelników, też już będzie oddana, już właściwie jest prawie skończona. Więc jeśli pogoda nie zawiedzie i jakieś inne czynniki niesprzyjające, to mamy nadzieję, że przełom roku to będzie to tak zwane przecięcie wstęgi na Sobięcinie w Czyli nowej prezent filii. dla mieszkańców na nowy rok. Mam nadzieję, żeby tak się nam Pani dyrektor, spełniło. to oczywiście myślę, że mieszkańcy już oczekują z niecierpliwością, natomiast chciałam jeszcze zapytać o, no, o imprezy, które Państwo organizujecie, a przedtem chcę zapytać o Krzysztofa Wielickiego, który był zapowiadany. Coś się nie udało, czy to jest tylko przełożone, mam nadzieję, czy będzie Krzysztof Wielicki w Będzie Krzysztof Wałbrzychu? Wielicki. Bardzo oczekiwane spotkanie, jak się okazało. Niestety z przyczyn niezależnych od nas autor musiał przełożyć to spotkanie, ponieważ jakieś inne obowiązki stanęły mu na przeszkodzie. Ale poprosiliśmy go, wiedział, że no, Wałbrzych mu nie odpuści. Ma tutaj bardzo wielu wielbicieli. Tak, I to ja jest już mogę. tematyka bardzo popularna, także Tak. zwłaszcza w górkach tutaj u Zwłaszcza w nas. górkach, a też myślę, że właśnie wydana niedawno książka Wywiad rzeka jest też pretekstem do tego, żeby troszkę więcej od autora wyciągnąć i porozmawiać o tych ciekawych tematach. Także zapraszam wszystkich Państwa 3 listopada o godzinie 17 na Podzamcze. I zwracam uwagę, że na Podzamczu będzie to spotkanie, bo pierwotnie było zapowiadane w budynku głównym, ale jednak zdecydowaliśmy przy takim zainteresowaniu tym Żeby więcej ludzi spotkaniem, mogło żeby po więcej prostu ludzi mogło przyjść. skorzystać. Zapraszamy do multimedialnej filii bibliotecznej 3 Czyli listopada 3 listopada o godzinie o godzinie 17 17. przełożony Krzysztof Wielicki. Wielicki, Czy tak. jeszcze coś ciekawego do końca roku będzie się działo w Myślę, że tak, ten bibliotece? rok obfituje w ogóle w duże nazwiska i duże wydarzenia w naszej bibliotece i jakoś takim dobrym tempem idziemy i jeszcze kilka spotkań nam się uda zorganizować. Myślę, że już dzisiaj możemy zaprosić na otwarcie wystawy dwóch naszych znanych młodych Wałbrzyszan, Marcina Jagielicza i pana Tomasza Góry. Czyli fotografia. Fotografia o godzinie 18 w Galerii pod Atlantami. Natomiast mamy też niebywałą przyjemność zorganizować spotkanie autorskie bardzo znanej, uznanej na świecie ilustratorki książek dziecięcych, pani Iwony Chmielewskiej. To postać uznana w świecie, laureatka tak zwanego Oscara ilustracji, autorka picturebooków. I na to spotkanie zapraszamy osoby dorosłe, również na Podzamcze. 26 października o godzinie 17 będzie możliwość oczywiście poznania autorki, zakupu książek. Bardzo ciekawa Autografy, postać. dedykacje. Tak, szczególnie zapraszam też osoby, które interesują się grafiką, malarstwem, ilustracją, bo to naprawdę uznana artystka, często niedoceniana u nas, a zbierająca na świecie najwyższe nagrody w Tak tym to czasem zakresie. bywa. Tak to czasem bywa. Jeśli już jesteśmy przy temacie ilustracji, to również mamy propozycję dla młodszych dzieci. To pani Marianna Oklejak, znana ilustratorka tak zwanej, najbardziej chyba cenionej przez maluchy serii Basia, ale również wielu innych książeczek dla dzieci. Prowadzi wspaniałe warsztaty ilustratorskie i zapraszamy 15 listopada na 2 warsztaty. Jeden tutaj w budynku głównym w Bibliotece Centralnej, drugi na Podzamczu, więc to też taka oferta przedpołudniowa dla dzieci. No i póki co mamy jeszcze w planach 30 listopada o godzinie 17 spotkanie autorskie z znanym reportażystą, wysłannikiem wojennym, panem Wojciechem Jagielskim. O, Myślę, to że też wielka postać, atrakcja dla wielu osób. tak, postać bardzo, bardzo dobrze znana wielu czytelnikom.
A też na tyle atrakcyjny autor, że chcieliśmy go zaprosić w tym roku porozmawiać o tym, co już wydał, co napisał i co jeszcze przed nim, jeśli chodzi I o o tą jego twórczość. pracy i o tym, co robi na co dzień, co nie jest też ani łatwe, ani Ani przyjemne, przyjemne. bo przebywanie w krajach objętych wojną to na pewno jest bardzo niebezpieczne. Czyli wynika z tego, pani dyrektor, że praktycznie co tydzień coś ciekawego w bibliotece. Wszystkie informacje są w internecie na stronie Tak. atlanty.pl. Wiem, bo sama Tak. sprawdzam. I Także zachęcam do sprawdzania polecamy. tej informacji. Również na Jasne. naszym Facebooku staramy się wszystkie wydarzenia na bieżąco pokazywać, ale przede wszystkim ta najświeższa informacja jest zawsze na naszej stronie internetowej i zachęcam wszystkich do zaglądania do naszego programu, ponieważ być może jeszcze jakieś niespodzianki do końca roku się pojawią, ale ponieważ jeszcze nie mamy tak do końca dogranych terminów z autorami, Żeby to nie jeszcze, żeby zapeszyć. nie zapeszyć, jeszcze ich nie Jasne. pokazujemy. Najbliższa impreza 26 października, opowiadała o tym pani Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami. Proszę sprawdzać w internecie szczegóły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.